witam Was wszystkich bardzo serdecznie w niedzielę 5 września 2021 roku. Jest to 14. niedziela po Trójcy Świętej i hasło biblijne, które rozpoczyna tydzień, zapisane jest w psalmie 103 i 2 jego wierszu, a brzmi: Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Cóż to znaczy błogosław duszo moja Panu? Muszę Wam powiedzieć, że kiedy przeczytałem ten fragment bądź co bądź znany, bo często cytowany w czasie nabożeństw, szczególnie kiedy jest spowiedź, komunia, pomyślałem sobie, że trzeba by było coś mądrego powiedzieć na ten temat, może znaleźć coś w jakiejś teologicznej książce. I kiedy już szedłem do mojej biblioteczki, spotkałem się z moją córką, która ma lat 8, nazywa się Nel, i zapytałem jej: słuchaj, a jak ty rozumiesz błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego? I wtedy Nel tak bardzo z taką dziecięcą szczerością odpowiedziała, że dusza błogosławi, czyli dusza chwali i dziękuje Bogu. I moi drodzy, dzisiaj jest ten dzień, kiedy mamy chwalić, kiedy nasze dusze mają chwalić Boga i dziękować Bogu za wszystko to, co nam daje, bo dzisiaj jest dzień święty, czyli dzień, w którym mamy przeżyć w obecności Bożej. Mam nadzieję, że zrobicie to w ten sposób, że wszyscy spotkamy się w naszych kościołach, by oddawać Bogu chwałę na żywo, do czego zachęcam, a jeżeli nie jesteście w stanie dotrzeć z jakichś przyczyn, to polecam oczywiście transmisję nabożeństwa online, czytanie Słowa Bożego, modlitwę i zachęcam do tego, by nasze dusze dzisiaj szczególnie oddały Bogu chwałę. Ten dzień święty będzie zapewne w wielu parafiach niedzielą, która jest niedzielą witającą czy otwierającą nowy rok szkolny 2021-2022. Będzie to czas prawdopodobnie spotkań dzieci, rodziców, nauczycieli. Będziemy chcieli powierzać ten nowy rok szkolny pod Boże błogosławieństwo. Życzę wszystkim pomyślności Jego prowadzenia, Bożego prowadzenia. Niech ten rok będzie dla nas lepszy niż poprzedni. Niech będzie rokiem na żywo, nie w online. Zachęcam serdecznie do spotkania się w kościołach i oddania Bogu chwały. Miejcie dobrą niedzielę i zostańcie z Bogiem.